Naszym kolejnym gościem po spotkaniu meczu Ligi Okręgowej jest wiceprezes Pomienia Kuźnica Marianowa Wojciech Grajcar. Inauguracja musi cieszyć, zwycięstwo 3-0 z niedawnym czwartoligowcem. No tak, jak najbardziej. Cieszy, no, chłopcy zostawili dużo zdrowia na boisku, no, walczyli, no, i należało im się to dzisiaj. O co zespół zagra w tym sezonie? Jakie cele wy jako działacze postawili się drużynie? My cele mamy takie, że spokojne utrzymanie, no, zobaczymy, no. Czas pokaże. Jak wyglądają sprawy organizacyjne w klubie? Od kilku lat słyszy się, że walczycie o boisko w Dzibowie. No bo powiedzmy sobie szczerze, warunki tutaj są średnie, na pewno byście chcieli je poprawić. No tutaj no, warunki są jakie są, no. Robimy co możemy, no ale no tutaj bez pewnych rzeczy się nie da tego utrzymać, no bo tak studnia głębinowa tutaj jest bardzo nam potrzebna, nie? Żeby nawadniać boisko, a tu jest taki teren suchy, że no nie da się. Trochę posuszyło i boisko się nie nadaje praktycznie do gry. No, a w Dzibowie tam budynek jest na ukończeniu, także w przyszłym roku mamy taką nadzieję, że na jesień wejdziemy grać tam w piłkę. Jak wygląda sprawa szkolenia młodzieży i w ogóle jak wy sobie radzicie, bowiem praktycznie wszystkie kluby z częstochowskich dzielnic popadały, ostaliście się praktycznie jako jedyni z Orłem Kiedrzyn. Klubów w Częstochowie jest multum, więc na pewno ta sytuacja jest bardzo ciężka. No jest ciężka, no bo nie ukrywam, no z miasta jako jest mały nakład tutaj na takie kluby, no przede wszystkim tutaj pieniążki prywatne odgrywają rolę. Jak ocena tej pierwszej kolejki Lidze Okręgowej? Jakieś zaskoczenia, faworyci? No na obecną chwilę ciężko powiedzieć, no bo to jest okres taki wakacyjny, jeszcze nie wiadomo, czy wszyscy są w poszczególnych drużynach. Jeszcze się drużyny się będą wzmacniać, prawda? I ciężko powiedzieć. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.